Sprzątanie, gotowanie i modlitwa. Tak ostatnie dni przed świętami Bożego Narodzenia spędzają suwalczanie. Mieszkańców ogarnęła już świąteczna gorączka, tak przynajmniej wynika z przeprowadzonej na ulicach sondy. Duża część suwalczan porządki i zakupy ma już za sobą, inni zostawiają wszystko na ostatnią chwilę. Jednak poza całym bożonarodzeniowym zgiełkiem ważna jest też kwestia duchowa, dodają. Święta już się przygotowuje, szwójenkę mam ubraną i mieszkanie przygotowane, a teraz tylko kuchenne sprawy załatwić. No, dom już jest posprzątany, jeszcze zostały ostatnie prezenty i będą święta. Mimo, że nie ma śniegu, ale są światełka, jest kolorowo. Na ostatnią chwilę się robi tradycyjne potrawy, jeśli chodzi o kolację, o pierwszy dzień. Oj, praktycznie to jeszcze nic nie mam, ale ja zawsze na ostatnie dni zostawiam, także myślę, że jakoś będzie. Ja jestem osobą akurat wierzącą, więc u mnie to jest coś takiego jak u kościele, jak adoraty, czyli uczęszczanie na to. I tak naprawdę Ewangelię, jeżeli ktoś czyta na każdy dzień, jeżeli ktoś tym żyje, to naprawdę jakoś tam duchowo będzie do tego przygotowywany, że to nie jest tylko szał, o co kupić mamie, tacie, od czterech chrześniaków trzeba zaliczyć, tylko po prostu prezenty idą obok i te karpie i to wszystko, ale bardziej chodzi jest ta kwestia duchowa.